2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu. Ze studia Radia 2000 FM Berut wita Was Ela Celejewska, a towarzyszą mi w studio Jaga Nasielska, Piotr Kotarski. Mamy dziś ciepłą, słoneczną, jesienną, bo w Australii mamy jesień, sobotę 9 kwietnia. Dzień przed rocznicą tragicznej katastrofy samolotu z polską delegacją rządową pod Smoleńskiem. Minął rok, a wspomnienie jest wciąż bolesne. Dla wszystkich ludzi, u których empatia nie została zastąpiona cynizmem. Jutro w Sydney będziemy świętować odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych pod Smoleńskiem. Przed Kościołem Polskim, w Marajong, po mszy świętej o godzinie 18. Za tydzień w naszej audycji nadamy sprawozdanie dźwiękowe z tego wydarzenia. Audycji naszych można słuchać w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 na częstotliwości 98,5 MHz na falach FM. Można nas też słuchać w internecie. Podaję stronę internetową naszego radia www.pl2000fm.blogspot.com. Znajdziecie tam mnóstwo fotografii, felietonów itd., itd. Podaję numer telefonu do studia, który będzie czynny przez 15 minut po zakończeniu audycji 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który do piątku należy wysyłać ogłoszenia lokalne 97 15 54 33. A na dzień dobry muzyka Twoje imię ma, piosenka w wykonaniu Eleni. Jest to piosenka poświęcona tym, których już nie ma z nami, ale których wciąż pamiętamy. Zapomniana trwa w sercu.
A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Będzie felieton Marka Baterowicza o jutrzejszej uroczystości w Marajong i jak doszło do powstania pamiątkowej tablicy w Sydney. 7 kwietnia minęła 30. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona, zatem przypomnimy tego wciąż popularnego muzyka i kompozytora. Wiadomości ze świata telefonicznie przekaże nam Beata Rumianek. Piotr Kotarski nagrał sprawozdanie z koncertu w konsulacie oraz wywiad z piosenkarką Beatą Walt. O tym, jakie filmy robił przez ostatnie 6 lat w Polsce, opowie znany Polonii młody reżyser filmowy Konrad Aksinowicz. Franka de Mille śpiewa nostalgiczną muzykę alternatywną. Jest to piosenkarka angielska, ale wiolonczelistką jest u niej Polka, a gitarzystą Australijczyk. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polone. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polonez, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polonez, sponsor Radia 2. I przechodzimy do naszego programu. Jutro w Marajong nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Tablicę ufundowała sydneyjska Polonia. Uroczystości rozpocznie msza święta, potem będzie odsłonięcie i poświęcenie tablicy oraz program muzyczno-poetycki w wykonaniu polonijnych artystów. A teraz felieton Marka Baterowicza o tym wydarzeniu. Refleksje z okazji odsłonięcia tablicy smoleńskiej. Czeka nas jakby bolesna operacja, już jutro. Rozdrapywania rany, bo przecież wznoszenie pomników czy tablic upamiętniających ten zamach, w którym zginęło 96 osób z najwyższych rang III RP, to jest jakby rzeczywiście rozdrapywanie, przypominanie tej tragedii. Zginął kwiat elity. A przy tym w większości byli to ludzie z kręgów PiS-u, IPN-u, wojska, dawnej Solidarności, również rodzin katyńskich i kościoła. Patrioci, niezłomni. Równie bolesny jest fakt, że rząd premiera Tuska oddał śledztwo Rosjanom, co wręcz wyśmiewają rosyjscy dysydenci z Bukowskim na czele. Oczywiście decyzja Tuska miała też na celu ukrycie prawdy. A tak zwane śledztwo prowadzone przez MAK jest parodią śledztwa. Zresztą sam MAK jest instytucją tak podejrzaną, że rosyjska Duma próbowała w roku 2003 rozwiązać MAK, ponieważ łączy on dwie sprzeczne ze sobą funkcje: certyfikowania samolotów oraz badanie katastrof. Do rozwiązania MAK-u jednak nie doszło, bo ma on poparcie w podsowieckich układach. Ale w roku 2006 armeńskie linie lotnicze oskarżyły MAK o fałszowanie śledztwa i odrzuciły raport MAK-u. Raport MAK-u w sprawie katastrofy Tupolewa pod Smoleńskiem jest tak skandaliczny, że nawet premier Tusk uznał go za niewłaściwy i zgłosił wiele zastrzeżeń. Nie znamy ich szczegółów, bo nawet uwagi Tuska są okryte tajemnicą. Jak zresztą to wszystko, co robił on od początku w kwestii podróży do grobów katyńskich. To właśnie Tusk tak ułożył sprawy z Putinem, że doszło do dwóch osobnych podróży. Najpierw poleciał Tusk, a potem prezydent Kaczyński ze swoją świtą. A w przygotowaniach do tego lotu służby specjalne na czele z szpiegiem Tomaszem Turowskim, służby obu krajów miały wolną rękę do zaplanowania zamachu. Niektórzy sądzą, na przykład Andrzej Gwiazda, że za zamachem stoi tylko strona polska. Teza to wielce naiwna.
Zresztą inne wypowiedzi pana Gwiazdy także graniczyły z dziecinną fantazją. Na przykład Klubiew aż perorował, że polski przemysł po roku 1989 niszczono na żądanie prezydenta Busha, bo rzekomo niepodległa Polska byłaby zbyt mocnym rywalem gospodarczym USA. No to śmiechu warte. Ale wróćmy do sprawy smoleńskiej. Eksperci od spraw awiacji i elektroniki, jak Marek Strassenburg-Kleciak, Hans Dodel, Ryszard Drozdowicz, Jurgen Poteau, ustalili, jak mogło dojść do zamachu. Ich analizy można znaleźć w internecie. Ja też pisałem o nich kilkakrotnie, a zatem dziś nie będziemy o nich już mówić. Warto jednak przypomnieć to, że metody te użyte podczas zamachu były technicznie wykonalne raczej ze strony Rosjan. Nie zwalnia to premiera Tuska i jego rządu od odpowiedzialności za śmierć 96 osób, ponieważ to strona polska zdegradowała rangę wizyty prezydenta. Jak mówi też o tym ważne oświadczenie Związku Więźniów Politycznych Stanu Wojennego, które nazywa to bezprecedensowym w ogóle skandalem. Ale wróćmy do tablic znowu, które teraz erygujemy po tej tragedii. I nie tylko na antypodach. Również na całym świecie, tak jak kiedyś pomniki katyńskie. Niestety, często są to tablice, których napisy unikają wszelkich aluzji do zamachu. Tak na przykład jest we Wiedniu, gdzie ksiądz tamtejszej Polonii boi się wręcz procesu sądowego za sugestie zamachu. Nie wiadomo, czy w ogóle tego rodzaju tablice czy pomniki potworki warto w ogóle stawiać. Na szczęście w Sydney będzie o wiele lepiej, ale dopiero po mojej interwencji. Pierwotna wersja napisu tej tablicy była niestety skomponowana jakby według instrukcji anodiny. Unikała aluzji do zamachu. Autor tej wersji był zarazem przewodniczącym komisji, co też jest niepoważne, coś jak z teatru absurdu albo z czasów PRL. Na szczęście rezolucja Związku Więźniów Politycznych Stanu Wojennego postanawiała, że tablica powinna jednak jakoś nawiązać do hipotezy zamachu. To ośmieliło mnie do trzech telefonów. Do prezesa właśnie związku, pana Huberta Błaszczyka, do księdza Antoniego Budka i do pani Jolanty Kotowicz, która gorąco poparła moją propozycję, a była ona też w tej komisji, która opracowała w sprawie napisu. I wspólnym wysiłkiem udało nam się przekonać te osoby. Zresztą propozycja była skromna. O co chodziło? Chodziło tylko o to, by dodać do napisu jedno tylko słowo. Poległych. Pan Hubert Błaszczyk też był za tym, a ksiądz Antoni zapewne swym autorytetem wpłynął na to, że dodano to ważne słowo i honor sydnejskiej Polonii uratowano. Co uratuje jednak honor Polaków, którzy po smoleńskiej tragedii nieraz zacierali ręce, a nawet cieszyli się ze śmierci prezydenta i jego świty, bo politycznie popierali Platformę. Ludzie, którzy w śmierci tylu prawych Polaków widzą swój polityczny interes, są z bolszewionymi mutantami, utracili status człowieczeństwa. To są PRL-czycy, a nie Polacy. Niestety, w kraju Polacy żyją jakby pod okupacją PRL-czyków. Okupacją medialną, sądową i w pewnym sensie ustrojową, bo jest to jakby powrót do Orwella. Więc w tym kontekście odsłonięcie tablicy smoleńskiej w Sydney będzie dużym wydarzeniem. Dziękuję. Wzleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty nad ziemią, w którą krew znów wsiąkła. Inaczej jednak niż przed laty. Dziś, gdy zdjęliśmy już kajdany, co krępowały nasze usta, możemy krzyczeć, mówić jawnie. Lecz jakaś przestrzeń będzie pusta,
Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? Może się skończą i sąsiadów od wieków znane ciągłe waśnie, a w naszych sercach wreszcie spokój. Zły czas w historii teraz zaśnie. Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyźnie drogie kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty. Piosenkę Smoleńsk 2010 śpiewał oraz akompaniował sobie na fortepianie Sebastian Lewicki, młody muzyk, który komponuje, śpiewa, gra na fortepianie, keyboardach, saksofonach altowym i tenorowym, na klarnecie, a także aranżuje. I to muzykę zarówno rozrywkową, jak i klasyczną dla znanych muzyków. Jest na przykład autorem aranżu dla słynnej Papai Michała Urbaniaka. Współpracował z takimi gwiazdami jak Justyna Steczkowska, Marek Bałata, Kasia Klich. Gra muzykę klasyczną, rozrywkową i jazz. 30 już lat minęło od śmierci Krzysztofa Klęczona, a jego muzyka nie została zapomniana. Na YouTube jego piosenki mają setki tysięcy wejść. Oto wspomnienie o tym muzyku. Uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś.
7 kwietnia minęła już 30. rocznica tragicznej śmierci Krzysztofa Klęczana. Wiele źródeł podaje, że zmarł 8 kwietnia, mimo że żona Krzysztofa, Alicja, wielokrotnie już prostowała. Zmarł 7 kwietnia 1981 roku po katastrofie, która wydarzyła się 26 lutego. Tej nocy Krzysztof występował w chicagowskim klubie Milford, śpiewał na koncercie charytatywnym na rzecz Solidarności. Podobno czuł się przeziębiony i nie powinien koncertować, obiecał jednak organizatorom ten występ. Ponieważ Krzysztof był zmęczony i czuł się chory, gdy po imprezie wracali do domu, samochód prowadziła żona Alicja, a Krzysztof spał. Nagle, cytuję z książki Marka Gaszyńskiego, Czerwone gitary. Nagle, gdy stanęli na światłach niedaleko domu, obudził się i zdecydowanie oświadczył, że teraz on będzie prowadzić. Alicja uważała, że to jest bez sensu, przecież już dojeżdżali do domu. Jednak on, jakby przeczuwał coś złego, wyciągnął ją z samochodu, usiadł za kierownicą. Parę minut później z małej uliczki wyjechał prosto na nich rozpędzony van. Nie było świadków wypadku, sprawca zbiegł. Po wielogodzinnej operacji Krzysztof zapadł w komę, która trwała 40 dni. Obudził się po 6 tygodniach, ale nie odezwał się już do nikogo i zmarł w chicagowskim szpitalu w nocy 7 kwietnia. Żył tylko 39 lat. Prochy Krzysztofa są pochowane w grobowcu rodzinnym, w jego rodzinnym mieście w Szczytnie, w którym co roku odbywał się festiwal jego piosenek. Dziwnie, że w zeszłym roku po raz pierwszy ten festiwal się nie odbył. Miejmy nadzieję, że ponieważ jest to okrągła rocznica, 30-lecie jego śmierci, że w tym roku ten festiwal w czerwcu odbędzie się tak jak w poprzednich latach. Przecież przyjeżdżały na niego tłumy po kilkanaście tysięcy osób. Piosenki Krzysztofa Klęczana podobają się do dzisiaj. I co najdziwniejsze, bardzo często jego wielbicielami jest młodzież, która albo była maleńkimi dziećmi w czasie jego śmierci, albo która urodziła się już po jego śmierci. Poznają jego piosenki na YouTube, słuchają jego płyt i piosenki te są nieśmiertelne wprost. Minęło już przecież ponad 40 lat. Oto wypowiedź Krzysztofa, którą udało się nagrać za czasu jego ostatniego pobytu w Polsce w 1979 roku. Największe sukcesy podobno odnosił pan właśnie z Czerwonymi Gitarami, tak twierdzą znawcy. Dlaczego pan odszedł od Czerwonych Gitar, kiedy było to przecież bardzo dobre skojarzenie właśnie? Pan i reszta Czerwonych Gitar. No, oczywiście, to już trafnie pan zauważył, że było dobre to skojarzenie, bo jest to przypadek, powiedzmy, raz na 100 tysięcy, żeby się grupa czterech dobrała w takim składzie i robiła taką muzykę. W końcu, ja wiem, błędy jakieś naszych młodych, nieopierzonych jeszcze nas rozdzieliły. Oprócz tego, może ja chciałem robić co innego. A tak na marginesie, bardzo często zastanawiam się, dlaczego żaden z polskich reżyserów nie wpadł jeszcze na pomysł, żeby nakręcić film o jego życiu, które było arcyciekawe. Już sam fakt, że muzyka jego po 40 latach nie jest zapomniana i ciągle od nowa jest słuchana i przetwarzana, bo wiele zespołów gra jego utwory. Chociażby ten fakt powinien zainteresować jakiegoś reżysera. Na początku wysłuchaliście państwo piosenki Historia jednej znajomości, chyba najbardziej popularnej piosenki Krzysztofa Klęczona, ale nie było to nagranie studyjne, tylko z koncertu Popołudnie z młodością. A na koniec retrospekcja, którą nagrał już z zespołem Trzy Korony, chociaż tak jak słyszałam od muzyka, który znał Krzysztofa przez wiele lat w Chicago, ta wersja powstała w Chicago i w całości jest autorstwa Krzysztofa. Śpiewa i gra na wszystkich instrumentach, tylko on sam. Natomiast wersja z Trzema Koronami jest na wideoklipie, który jest dostępny na YouTube. Nie pójdę już
wierzę. Kościelnych oraz państwowych i w najważniejszych dla narodu chwilach będzie bił także 10 kwietnia w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. W krakowskich uroczystościach mają uczestniczyć m.in. córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska, żona prezydenta Gruzji Sandra Saakaszwili oraz część rodzin ofiar katastrofy. Msza będzie transmitowana na telebimie ustawionym w pobliżu Krzyża Katyńskiego. Według Polaków przyczyny katastrofy smoleńskiej nie zostały do tej pory w pełni wyjaśnione, tak wynika z sondażu TNS OBOP, na który powołuje się Rzeczpospolita. Większość ankietowanych uważa, że wciąż jesteśmy daleko od prawdy o tragicznym 10 kwietnia. Polacy są też generalnie niezadowoleni z postawy polityków rok po katastrofie. 69% ankietowanych twierdzi, że nie wyciągnęli oni właściwych wniosków z tragedii. Z powodu błędu popełnionego w latach 50. XX wieku przy wyznaczaniu granic państwowych Czechy mają oddać Polsce 365 hektarów terenów położonych w Sudetach Zachodnich. Problem regulacji granicy dotyczy niemal wszystkich czeskich województw, z którymi graniczy Polska, choć nie wszędzie powodem jest pomyłka demarkacyjna, lecz tzw. dług graniczny także z lat 50. Dług powstał w 1958 roku przy ostatecznym wytyczaniu granicy między Polską a ówczesną Czechosłowacją. Czesi od Polaków otrzymali 1205,9 hektara, Polacy od Czechów 837,46 hektara. Różnica 368 hektarów na niekorzyść Polski do dziś nie została uregulowana. Zerwane dachy, powalone drzewa i konary oraz ponad 1500 odbiorców pozbawionych prądu to skutek burz i wichur, które przeszły w nocy z czwartku na piątek nad Podkarpaciem, również w Krakowie. Śledztwo w sprawie tzw. afery hazardowej zostało umorzone, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy stwierdzili, że nikomu nie udało się udowodnić popełnienia przestępstwa. Afera wstrząsnęła platformą w 2009 roku i spowodowała dymisję wśród współpracowników Donalda Tuska. Już ponad 1 000 000 wniosków zgłoszono do rozpatrzenia w sądach elektronicznych. Wymyślono je do rozpatrywania prostych spraw. 15 miesięcy ich działania podsumowali premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Szef rządu podkreślił, że spośród 1 000 000 zgłoszonych wniosków ponad 900 tysięcy zostało rozstrzygniętych. Zwrócił też uwagę, że e-sądy pracują taniej i szybciej niż te tradycyjne, co pozwala na rozpatrywanie wielu, zwłaszcza prostszych spraw.
opłaty za drugi kierunek studiów, ograniczenie wieloetatowości pracowników uczelni oraz większa swoboda w tworzeniu kierunków studiów. Między innymi takie przepisy wprowadzają nowelizacje ustaw reformujących szkolnictwo wyższe, które we wtorek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Część naukowców krytykuje nową ustawę, zarzuca jej m.in. obniżenie standardów ścieżki naukowej i obawia się pogorszenia jakości kształcenia studentów. Zwraca też uwagę, że potrzeby rynku nie powinny wpływać na program kształcenia uniwersyteckiego. Krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski oraz złotymi i srebrnymi Krzyżem Zasługi prezydent Bronisław Komorowski uhonorował w poniedziałek osoby zasłużone w walce z kłamstwem katyńskim. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. były konsul generalny RP w Moskwie Michał Żurawski, działacz memoriału Aleksiej Pamiatny, prowadząca śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej Małgorzata Kuźniar-Plota, Witold Kulesza z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i były dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frontczak. Prezydent Bronisław Komorowski zadeklarował chęć udziału w kampanii promującej Mazury. Ten region Polski bierze udział w konkursie na 7 nowych cudów świata. O akcji prezydent rozmawiał z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem, który gościł w ogrodzie zimowym Pałacu Prezydenckiego. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 140 zostało rannych w czwartkowym trzęsieniu ziemi w północno-wschodniej Japonii. W wyniku wstrząsów doszło do wycieku wody w elektrowni Onagawa w prefekturze Miyagi. Według doniesień woda wycieka z basenów ze zużytym paliwem w reaktorach pierwszym, drugim i trzecim. Na razie brak informacji o ewentualnym podwyższeniu skażenia w okolicy elektrowni. Poziom radioaktywności wewnątrz reaktorów wzrósł nieznacznie. Telewizja Polska podpisała umowę z władzami Opola. Dotyczy organizacji i finansowania 48. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W tym roku koncerty festiwalowe odbędą się już na scenie odnowionego amfiteatru w Opolu. Podczas tego przeglądu każdy znajdzie coś dla siebie. Najlepsi lalkarze z całego świata, którzy przyjadą na Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy w Łodzi, zapowiedzieli, że swój repertuar przygotowali zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzięki temu widzowie zobaczą 20 spektakli na najwyższym poziomie, w tym 15 konkursowych. Jeden z najwybitniejszych reżyserów świata, autor Pikniku pod wiszącą skałą, Stowarzyszenia Umarłych Poetów czy The Truman Show, Peter Weir, weźmie udział w polskiej premierze swojego najnowszego filmu Niepokonani, historii bohaterskiej ucieczki z gułagu. 20 najnowocześniejszych na świecie wozów minoodpornych Max Pro Dash trafiło do polskich żołnierzy w Afganistanie. Zostały wypożyczone przez Amerykanów. Ochronę przeciwminową zapewnia specjalna konstrukcja, kadłub z dnem w kształcie litery V. Odporne na miny pojazdy to szczególnie ważny element wyposażenia wojskowych w Afganistanie. Miny pułapki to najczęściej stosowane przez rebeliantów metody walki z żołnierzami. Na świecie może istnieć zupełnie nowa cząstka elementarna, o której naukowcy jeszcze niedawno nawet nie śnili. Tak przynajmniej uważają fizycy pracujący przy potężnym amerykańskim akceleratorze cząstek Tevatron. Na razie to tylko hipoteza, ale nieoficjalne dane z Tevatronu wskazują, że nowa cząstka może faktycznie istnieć. Jej ślad zaobserwowano podczas zderzeń protonów i ich odpowiedników ze świata antymaterii, czyli antyprotonów. Komercyjne loty w kosmos już były, teraz przeszła moda na podróże w niezbadane morskie głębiny. Założyciel koncernu Virgin, multimiliarder Richard Branson, zbudował super łódź podwodną, która może się zanurzyć na rekordową głębokość 11 tysięcy metrów. Skonstruowanie łodzi było trudniejsze niż budowa statku kosmicznego. O wiele więcej ludzi było na Księżycu niż na głębokości 6 tysięcy metrów. Właściwie były tylko 2 osoby. My mamy nadzieję zejść na prawie 11 tysięcy metrów, mówił podczas konferencji prasowej w Kalifornii Branson. Poszukiwania grobu Lizy Gherardini del Giocondo, która jak się sądzi pozowała Leonardowi do jego słynnego portretu, rozpoczną się we Florencji. Miejscem poszukiwań będzie dawny klasztor świętej Urszuli. Naukowcy twierdzą, że Gioconda wstąpiła do klasztoru i tam zmarła w wieku 63 lat. Chińscy naukowcy sklonowali 300 krów, które produkują mleko podobne do ludzkiego. Zespół spodziewa się pierwszych produktów dla dzieci w ciągu 10 lat. Pomysł ten budzi duże kontrowersje.
W samej Unii Europejskiej co rok 25 tysięcy ludzi umiera z powodu zakażenia się mikrobami, które są odporne na dostępne leki. Właśnie na ten problem zwracają uwagę eksperci podczas tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia. Według doktora Marcosa Espinala ze Światowej Organizacji Zdrowia infekcje bakteriami odpornymi na leki to coraz poważniejszy problem. Moim zdaniem odporność bakterii na wszystkie antybiotyki rośnie na całym świecie i u ludzi, i u zwierząt. Mówimy tu nie tylko o odpornej na leki gruźlicy czy malarii, ale także o zwykłym zapaleniu płuc, zaznaczył dr Espinal. To może doprowadzić do tragicznej wręcz sytuacji, gdzie ludzie będą o wiele ciężej przechodzili różne choroby. Bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty, gdy uzyskują odporność na większość leków przeciwdrobnoustrojowych, stają się supermikrobami. Znany aktor hollywoodzki, były gubernator Kalifornii, były kulturysta Arnold Schwarzenegger był zmuszony rozstać się z kolekcją popiersi przywódców sowieckich, na które dłużej nie chciała patrzeć jego żona. Podały rosyjskie media, powołując się na portal internetowy Kanoe. Aktor powiedział, że w latach 90. ubiegłego wieku jego rosyjscy przyjaciele kulturyści przysyłali mu popiersia Włodzimierza Lenina, które to dały początek jego kolekcji. Ciekawe tylko, drodzy słuchacze, czemu żona Arnolda zapałała taką niechęcią do jego kolekcji. Czy nie lubi symboli komunizmu, czy też Arnold po prostu nie wycierał z nich kurzu? Do usłyszenia za tydzień. Słuchacie Państwo polskiej audycji w Radiu 2000 na częstotliwości 98.5 FM. We are listening Polish Radio 2000 FM 98.5 FM. Piotr Kotarski, który właśnie dzisiaj z nami jest w radiu, nagrał sprawozdanie z recitalu piosenkarki Beaty Wald, którą dobrze znamy z dwóch występów na polskim festiwalu na Darling Huba. Długi wywiad z Beatą Wald rok temu był w naszym radiu. Przypomnę, że w Polsce wygrała ona kilka konkursów, w tym szansę na sukces. I jako ciekawostkę dodam, że publiczność w sali kongresowej zgotowała jej aplauz na stojąco. Oto fragmenty jej koncertu w konsulacie RP w Sydney oraz rozmowa z piosenkarką. Radia 2000, rozmawiamy z panią Beatą Wald. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przed samym koncertem w konsulacie na dnia 26 marca 2011 roku. O czym będzie ten koncert? Z czym będzie związany? Przede wszystkim nasz cały zamysł organizacji tego koncertu był taki, żeby przedstawić całą moją historię muzyczną podczas koncertu. Czyli te wszystkie piosenki, które były dla mnie ważne i które pomogły mi gdzieś tam, prawda, po schodkach się wspiąć gdzieś, będą grane. One, two, three.
Ja kiedyś słyszałem, że koncert powinien się zaczynać trzęsieniem ziemi, a później napięcie powinno stopniowo narastać. Taki właśnie był, był pani koncert dzisiaj, wspaniały. To cieszę się, że właśnie taki był, bo taki zamierzaliśmy, bo tak go właśnie zamierzaliśmy, tak. Dla mnie szczególnie było teraz El Condor Pasa. El Condor Pasa, tak. No, w latach 70. słuchałem tego w wykonaniu Pola Muriata, który zajeździłem tą płytę po prostu na śmierć. A później były oczywiście pani Summertime i Georgia. Standardy, a później przejście znowu do tych polskich kawałków jak Szklanka Wody i Natalii. To wszystko było bardzo piękne. Bardzo pani dziękuję za ten koncert. To ja przede wszystkim dziękuję za to, że przyszliście państwo, że tyle jest zainteresowania muzyką, za to, że jesteście, za to, że ja mogę robić właśnie coś dla nas. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to. Widownia reagowała bardzo spontanicznie, było bardzo dużo oklasków. Uważam, że w takim małym audytorium jak tutaj, to pani w ogóle nie potrzebuje żadnego wzmacniacza. Pani głos jest taki, że ściany rozbija. No, być może tak. Chociaż szczerze powiem, że im mniejsze audytorium, tym jest trudniej utrzymać jakiś kontakt. Z reguły jest trudniej występować dla mniejszej ilości publiczności niż dla większej. Ale ja szanuję każdą ilość, także zawsze staram się utrzymać jak najwyższy standard, ile by nas tutaj nie było. Czy pani ma zamiar pozostać w Australii na stałe? Bardzo bym tego chciała, ale nie jest to takie proste. Urząd Imigracyjny nie ułatwia tego studentom, takim jak ja. Ja oczywiście mam swoje kwalifikacje z Polski, Bachelor of Arts, ale niestety jest to niewystarczające dla Urzędu Imigracyjnego, więc nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Jakie są następne zamierzenia, jakieś płyty? Tak, no chcemy zrobić pełną płytę, tak jak powiedziałam, może 12-11 trakową. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, bo jest materiał zgromadzony, trzeba go tylko opracować bardzo dobrze muzycznie w tej chwili i nagrać. Życzę pani wielu sukcesów w Australii i jak najszybszego uzyskania obywatelstwa, stałego pobytu. Dziękuję bardzo. Panią, żebyśmy panią mogli częściej oklaskiwać i słyszeć, żeby w polskich klubach również na antenie radiowej, nie tylko Radia 2000, ale również wszystkich rozgłośni radiowych w Australii, jako piosenkarki australijskiej. Życzę pani wielu sukcesów. Jeśli będą wszyscy państwo trzymać za mnie kciuki, to pewnie to zadziała. Dziękuję bardzo.
Słuchacie Państwo polskiej audycji w Radiu 2000 na częstotliwości 98.5 FM. You are listening Polish Radio 2000 FM, 98.5 FM. Konrad Aksinowicz przed 6 laty był dobrze znany z sydneyjskiej Polonii. W TV Polish Sydney miał swoje stałe segmenty, najpierw z kolegą, Kondzio i Tomala, potem Aksinowicz. Sensacją był jego krótki film Czarne buty, na którego premierze w Town Hall na Paddingtonie wszystkie miejsca były zajęte, łącznie z podłogą z obu stron sali. Konrad Aksinowicz jest absolwentem sydneyjskiej Wyższej Szkoły Filmowej. Dostał tutaj stały pobyt, ale wrócił do Polski i tam nakręcił wiele krótkich filmów, reklam, wideoklipów oraz fabularny film Zamiana. Oto jego opowieść o tym, co robił w Polsce. Witam Cię Elu, witam wszystkich słuchaczy radia, bardzo serdecznie, Konrad Aksinowicz się kłania z tej strony. No witamy Cię również serdecznie, po ilu to już? Po 6 latach nieobecności w Australii, jak ten czas leci? W moim domowym zaciszu na Ochocie w Warszawie jest 13.11, dzień 24 marca. A która to godzina w Sydney? Właśnie minęła 10 w nocy. No proszę Państwa, my tutaj już czekamy na wiosnę. Ma być jeszcze ostatni poryw, podryw zimy w niedzielę, ale tak naprawdę to ja osobiście już bardzo czekam na to, żeby zobaczyć pierwsze pąki na drzewach, no bo już mamy dosyć wszyscy tej zimy. Jaka by ona nie była, to zawsze jest bardzo niewygodna, także tak powiem. No rzeczywiście zima jest niewygodna. My już zapomnieliśmy, jak się nosi ciepłe ubrania i jak się marznie na mrozie. Aczkolwiek, powracając do moich sydneyjskich klimatów, pamiętam, że zbrakowało mi tej zimy, ponieważ w Australii jest tak, że jeżeli jeden kwiat umiera, to drugi się rodzi obok niego i tak w kółko. Nie ma tam jakiegoś żadnego przesilenia, że nie ma nic na drzewach. Jedno drzewo umiera, drugie wstaje na nowo. Zresztą co ja wam będę mówił. Po powrocie do Polski nie próżnowałeś. Na twojej stronie internetowej na YouTube można znaleźć dziesiątki najróżniejszych filmów, które zrobiłeś, w tym jeden nawet film fabularny. Ja już od 7 lat będę teraz w Polsce od mojej podróży sydneyjskiej i powoli zaczyna się dziać coś takiego, że te wszystkie wspomnienia sydneyjskie powracają do mnie. Czyli jak jeszcze 6 lat temu wróciłem, 6 lat temu z Australii, to było to takie dla mnie nowe i niewytłumaczalne, że generalnie nie powracałem zbyt do tej wręcz teraźniejszości, którą była Australia. Teraz po latach powoli robi się taki rachunek sumienia tego, co ja tam zrobiłem, co się działo w tym czasie, tych 6 lat i jaki to miało wpływ na to, co się dzieje teraz u mnie w życiu i zawodowym, i osobistym tutaj, w Warszawie. No zacznę od tego, że jestem bardzo zadowolony, że ta Australia była w moim życiu i że Australia nie inny kraj, ponieważ teraz jak sobie patrzę na to po 10 latach, naprawdę było wielkie przedsięwzięcie, że ten 19-letni chłopak wyjechał sam do Australii bez nikogo, bez żadnej rodziny, bez nikogo znajomego, że musiałem się utrzymać i poradzić na tej obcej ziemi przez tak długi czas. Musiałem pracować, musiałem się uczyć, musiałem jakoś zadbać o to, żeby nikt mi nie zrobił krzywdy, żeby ja krzywdy nie zrobił komuś. Tak więc mogę powiedzieć, że naprawdę dojrzałem przez Australię i Australia będzie zawsze dla mnie takim polem bitwy. I nie mówię tego tylko metaforycznie, ale wręcz dosłownie, bo ja naprawdę musiałem walczyć o to, żeby móc być tutaj, czyli tam, czyli u was. Ale w końcu dobrze się znalazłeś, skończyłeś szkołę filmową. Byłeś tutaj popularną postacią, pracowałeś w telewizji Polish Sydney, miałeś swoje segmenty, nakręciłeś fabularny film krótkometrażowy, który był tutaj pewnego rodzaju sensacją. Mówię tu o filmie Czarne buty. Na premierze sala pękała w szwach, nawet ludzie siedzieli na podłodze. Jako ciekawostkę dodam, że bardzo często występowałeś na polonijnych imprezach, grając na fortepianie i swoimi improwizacjami akompaniując poezji naszych znanych tutaj sydneyjskich poetów.
No to są już tylko wspomnienia. A co robisz w Polsce? Teraz jestem już w Warszawie od 5 lat i pracuję zawodowo jako reżyser. Co tu dużo mówić? Zawsze chciałem to robić i jest to o tyle wspaniałe, że pamiętam tego chłopaka, który pracował w Lansdowne Hotel. Ty, Elu, na pewno też pamiętasz. Pamiętasz, jak pracowałem w Lansdowne i nosiłem te szklanki, że cokolwiek się działo, czy pracowałem od 9 do 10, od 10 do 3 w nocy, zbierając szklanki, zbierając popielniczki. No, muszę tutaj sprostować, że niekoniecznie tylko myłeś szklanki, ponieważ poznaliśmy się właśnie, jak w jednym pubie, występowałeś z australijskim zespołem, grając na 3-strunnej gitarze basowej i śpiewałeś swoje kompozycje. I miałeś ogromny aplauz młodej widowni, która tam się zgromadziła dosyć licznie. Ale widzę, że w Polsce już się nie zajmujesz muzyką, całkowicie oddałeś się tworzeniu filmów. Ostatnio byłam zachwycona twoimi reklamami najsławniejszych miast polskich. Są zupełnie inne od typowych takich sztampowych reklam. Cudownie uchwyciłeś nastrój każdego z miast Gdańska, Łodzi, Wrocławia. No ja uważam, że to są takie małe arcydziełka. Generalnie teraz tutaj w Polsce bardzo dużo się dzieje i ja muszę przyznać, że dla mnie się kraj strasznie zmienił. I nie tylko od czasu, kiedy przyjechałem, ale w te ostatnie 7 lat. Bardzo wszystko tak poszło do przodu i naprawdę czuję się pełnowartościowym Europejczykiem. W takim sensie, że widzę po moich przyjaciołach, mówię o moim pokoleniu, tych 30-latków teraz, że mają dobre prace, że możemy się utrzymać na jakimś takim poziomie, który pozwala nam, by płacić te kredyty, by jeździć na te wakacje, by mieć ten samochód, by robić te zakupy, by mieć jakiś czas na basen, na siłownię lub masaż, by przychodziła pani, która sprząta nam mieszkania, tym razem z Ukrainy, czyli tu się dzieje to, co chcieliśmy, żeby się działo. Oczywiście jest dużo ludzi, którzy sobie nie potrafią poradzić z tym systemem i nie potrafią przeprogramować się, ale jeśli chodzi o wszystkich emigrantów, czyli mówię też do was, poradzilibyście sobie, ponieważ czy nie jest to dla nas coś nowego, że musieliśmy zmieniać pracę? Ile razy w naszych życiach emigranta musieliśmy zmieniać swoje kwalifikacje i dostosować się? Na pewno się śmiejecie, ja też się teraz śmieję bardzo dużo razy. To jest to. Trzeba się wykwalifikować szybko w czymś nowym i działać. Ci, którzy przez całe życie mieli swoje prace jakieś stałe i teraz te prace nie są tak opłacalne jak te inne, a ludzie to widzą, bo sąsiad ma lepszy samochód, lepszy telewizor i tak dalej. Więc wtedy występują frustracje. Najbardziej moim zdaniem są frustrowani taksówkarze, no bo to jak ja jeżdżę taksówkami, to od nich słyszę same niepojętne rzeczy o tym, co się dzieje, a z drugiej strony widzę, że nie jest tak źle. No, Polska jest taka jest, ale jest nasza i przyznaję, że kiedy idę do sklepu i chcę kupić pączka i jest suchy, to mogę spokojnie powiedzieć, że jest suchy, a nie będę się uśmiechał i brał to, co jest. Czyli jak wynika z tego, co mówisz, kupcowi zależy w tej chwili na kliencie, bo od klienta ma pieniądze, wobec czego klient ma zawsze rację. No tego kiedyś niestety nie było.
ale wróćmy do twojej twórczości. Ja generalnie jestem teraz na etapie znowu powrócenia do swojej artystycznej mocy, którą miałem, jak miałem 15 lat. Z tym małym jednym warunkiem lub zmianą, że jak miałem 15 lat, to tylko marzyłem o tym, żeby to realizować, a teraz powoli te marzenia staram się urzeczywistnić. Przez te ostatnie 7 lat pracowałem w wielu miejscach, w telewizji, zrobiłem film komercyjny, zrobiłem teledyski dla wielu osób, reklamy, że przez ten czas jakby ta moja praca została w końcu zauważona, to raz, a dwa, że pozwala mi teraz, by te wszystkie kontakty, które zebrałem, urzeczywistnić w moje projekty, które siedzą we mnie od lat. To teraz ja decyduję, jaki projekt chcę zrobić. To teraz ja decyduję, z kim chciałbym go zrobić. Teraz to ja decyduję, co jest lepiej zrobić, czy jedną rzecz, czy drugą rzecz. Mam jakieś takie prawo wyboru, czego nie miałem wcześniej, ale to też przyznaję, że to zasługa jakiejś wielkiej pracy, bo dużo czytam teraz książek takich psychologicznych, które mi w tym bardzo pomagają, ponieważ ja wciąż myślę, że świat jest jaki jest, ale trzeba mieć jakiś plan. Jeżeli człowiek ma plan, to wtedy jakoś się to wszystko układa, by ten plan móc realizować. Nie wiem, czy mnie Państwo rozumiecie, a postaram się to wytłumaczyć na prostym przykładzie, że no jeżeli chcemy kupić sobie czerwone Ferrari, to wiemy na pewno, że nie chcemy kupić zielonego Ferrari, a na pewno wiemy, że nie chcemy kupić zielonego malucha. No, malucha to już by w Polsce chciał kupić tylko prawdopodobnie jakiś kolekcjoner. Tak więc sam fakt myślenia o tym, że czego chcemy, a czego nie chcemy, daje nam większy wybór w tym, jak to urzeczywistnić. W każdym razie, co się teraz dzieje, jest parę nowych projektów, które będę chciał realizować, filmowych. Przede wszystkim Violetta Villas, ten projekt, który za mną chodzi już od paru lat, znowu się pojawił. Jakaś producentka się zainteresowała tym i będziemy to starali się zrealizować. Problem polega na tym, że pani Violetta jest bardzo schorowaną osobą, która jest pod opieką pewnej pani, która trzyma wszystkie prawa, by się z nią spotykać, rozmawiać i tak dalej. No ale to staramy się jakoś rozwiązać. Prawa do piosenek już w jakiś sposób mamy. Historia jest bardzo fajna, napisana 5 lat temu i no byłoby grzechem, żeby tego nie zrobić. No ja mam takie wielkie marzenie, żeby zrobić to na tyle sprawnie, żeby sama Violetta mogła to zobaczyć teraz, kiedy jeszcze jest z nami. A teraz proszę Państwa, osoba budząca wszelkiego, powtarzam, wszelkiego rodzaju emocje, nie pozostawiająca żadnej widowni obojętną. Violetta Villas w sali kongresowej. Witamy po długiej przerwie. Ogromna przerwa. I bardzo się boję. Pani Violetta, mieliśmy przed chwilą przykład. Chciałabym Państwa prosić bardzo gorąco, jeśli mi coś nie wyjdzie, o wybaczenie. Ja myślę, że bez tej prośby miała Pani to załatwione. Pani Violetto, czy dobrze pamiętam, że ta piosenka nosi tytuł Pocałunek Ognia? Tak, Pocałunek Ognia. Prosimy bardzo, Violetta Villas. Śpiewam ją dla wszystkich. Wszystkich Państwa całuję ogniście. Kolejny projekt to jest projekt science fiction, który zacząłem w Australii, tą She, na pewno Ela się śmiejesz, ale tak, She powrócił. No, wcale się nie śmieję, ten scenariusz bardzo mi się podobał, bardzo interesująca historia, bardzo oryginalna, no znam ten scenariusz, bo był w moim domu tłumaczony na język angielski, o ile pamiętasz. Projekt She powrócił i rozmawiam z ludźmi z Londynu, z producentami Harry Pottera od półtora roku i piszę nowe drafty, czyli te wersje scenariusza, no to może być, to będzie mój australijski film. Ten film science fiction to jest takie moje coś niedokończonego, co zacząłem w Australii. W 2001 roku miałem robić to jako swój pierwszy film fabularny w Australii. Tam się nie udało i teraz jest 2011, 10 lat później ja wciąż chcę realizować ten film.
Kolejną pozycją, którą jestem bardzo zainteresowany, to jest film na podstawie książki Michała Pauli, 12 razy śmierć. Przyszedł do mnie człowiek, autor tej książki, że napisał książkę o tym, jak dostał 12 razy dożywocie w tajlandzkim więzieniu. Znając moje perypetie z Australią i widząc też to, co robię, stwierdził, że ja byłbym dobry do tego, by to zrobić. I przyznaję, że bardzo dużo jest tam analogii, które widziałem w Australii. Oczywiście nigdy nie byłem w tajlandzkim więzieniu i przyznaję, żebym nigdy nie chciał być, ale na tyle rozumiem jakieś niektóre aspekty tego, że bardzo chciałbym się do tego projektu przyczynić. No i to być może za miesiąc ruszy. To wszystko są takie sprawy, jak najbardziej takie jeszcze na etapie scenariuszy, ale ja się cieszę, że te projekty są, jest ich trochę, a najlepsze jest w tym, że one są moje. W takim razie świetnie, że zaczynasz drugi swój film fabularny. Jeszcze wrócę tutaj do reklam, które ty kręcisz, ponieważ są one zupełnie inne do reklam, jakich przyzwyczailiśmy się oglądać w telewizji. Czasami są wprost surrealistyczne, charakteryzują się pięknymi zdjęciami, a na reklamach miast na przykład zachwyciło mnie światło. Każde miasto jest pokazane w innym świetle. I na przykład ten pomysł, żeby Łódź pokazać czarno-białą, doskonale oddał charakter tego miasta. No i te oryginalne pomysły, jakie masz, jak na przykład z tą reklamą tramwaju, gdzie ludzie pchają tramwaj od środka, żeby szybciej jechał i wygrał wyścig. Pomysł zaskakujący i fantastyczny efekt. Robisz też mnóstwo wideoklipów z najsławniejszymi gwiazdami polskiej muzyki. Jako ciekawostkę podam, że piosenka Miał być ślub w wykonaniu Moniki Brodki, którą ty nakręciłeś na wideoklip, na którym nieszczęśliwie zakochana dziewczyna, siedząc w klasie szkolnej, lewituje aż do sufitu. Wideoklip ten miał ponad 1 000 000 wejść na YouTube. Pracuję w rynku reklamowym, rynek reklamowy też się bardzo zmienia, zrobiłem teraz parę reklam, w tym z Edytą Górniak, w wielką kampanii Soraya. Bardzo trudno się pracuje z gwiazdami estrady, szczególnie z takiego kalibru jak Edyta, ponieważ ona ma wszystko zaplanowane co do sekundy, jak ma wyglądać, jak chce być postrzegana przez fanów i innych, którzy ją obserwują, a robią to codziennie na tych wszystkich portalach społecznościowych. Zresztą nie muszę Państwu mówić, bo jestem przekonany, że teraz ten internet pomaga Wam, żebyście byli na bieżąco. I nie tylko w kraju, ale też w show biznesie. Robiłem też Top Model, z którym przyniósł trochę takiego rozpoznania znowu w telewizji, bo telewizja jest bardzo ciekawa generalnie. Ludzie tutaj bardzo oglądają wciąż tę telewizję i ja mówię ludzie, bo nasze pokolenie bardziej siedzi w internecie. Ja na przykład bardzo rzadko oglądam, ale już moja mama ogląda to non-stop, z czego się bardzo cieszę, no bo to on może oglądać te rzeczy, które tam czasami robię. To jest bardzo ważne. Jeśli będziemy mieli alternatywne źródło ropy, to zagramy na nosie Putinowi. I wtedy twoje akcje pójdą w górę. Ropa, Tomek, ropa! Opowiedz jeszcze o swoim pierwszym filmie fabularnym, Zamiana. I pierwotny tytuł był Nieoczekiwana zamiana płci. Ponieważ film ten opowiada zabawną historię o nieoczekiwanej zamianie płci u panującej pary prezydenckiej w Polsce. Mnie się wydaje, że film nie stał się przebojem, ponieważ nie trafił w czas. Akurat polityczna sytuacja Polski była diametralnie inna od tej pokazanej na filmie. Na filmie można było się śmiać, a w rzeczywistości nie za bardzo było do śmiechu. Ale być może, że będzie tak jak z filmem Rocky Horror Show, który przeleżał 10 lat na półce, a potem nagle stał się ogromnym przebojem i jest do dzisiaj uważany za jeden z najlepszych filmów. Może więc i w Polsce za 10 lat będziemy się mogli śmiać ze swoich prezydentów. Film Zamiana był od początku dla mnie wielką przygodą, ponieważ było to pierwsze zetknięcie się z filmem fabularnym, na który tak bardzo długo czekałem i możliwość zrealizowania tego tak szybko pozwoliła mi też podkręcić trochę producentów, którzy wtedy ofiarowali mi zrobienie tego filmu. Tym, że zaprosiłem swoich przyjaciół do współpracy. Czyli nie był to jeden debiut,
ale było tych debiutów 7. Pomyślałem sobie, że jeżeli ja dostanę taką szansę, to jeśli pomogę przyjaciołom, będzie mi raźniej w tym wszystkim, a przy okazji nie tylko jedna osoba będzie dalej mogła sobie po tym filmie radzić zawodowo, a również 7 osób. Ja byłem reżyserem, był jeszcze producent, był debiutantem, operator filmowy, kompozytor, scenograf, kostiumografka, dźwiękowiec, montażystka chyba. Bardzo liczna ekipa osób jeszcze w ogóle dalszej produkcji była debiutantami, tak więc pozwolili młodym ludziom zrobić komercyjny film, który bardzo podlegał scenariuszowi, który był napisany przez Cezarego Harasiewicza i podlegał tym wszystkim wymogom producentów, którzy mieli główną siedzibę w Rumunii, bo cały film został zasponsorowany przez rumuńską firmę Media Pro z Rumunii. Już minęło 2 lata od produkcji filmu, więc mogę nie powiedzieć, że była to naprawdę ciężka praca. Pierwszy raz bycie na planie 40 dni zdjęciowych. To się wydaje takie łatwe, ale jednak nie jest. Szczególnie kiedy zdjęcia się robi w takim niepokładanym stylu, czyli nie tak jak następują, czyli przychodzisz na plan i okazuje się, że trzeba zrobić scenę numer 2, później 40, później 15, które tak naprawdę nie mają jeszcze takiej linii reżyserskiej, więc no to tak naprawdę się uczyłem reżyserii na planie i to było bardzo interesujące i myślę wciąż, że Stanley Kubrick miał rację, że powiedział, że jeżeli chce się nauczyć robić filmy, trzeba musi po prostu zacząć robić. Coś w tym jest. Film jako taki nie zdobył sobie wielkiego uznania wśród krytyków i publiczności, ponieważ to był czas początku kryzysu i nie było tyle osób, ile chcieli, żeby było w kinie. Z drugiej strony komedia o prezydencie zajmującym się płcią była bardzo łatwym celem, żeby napisać o tym nie za dobre recenzje, które przyznaję nie pomogły mi na tyle, że nie miałem pracy przez rok. I to też jest bardzo ciekawe doświadczenie filmowe, ponieważ tyle, co się działo przed premierą i to, co się nie działo po premierze, mogę tylko ja ze swoim psem, którego nie mam, sobie przypominać. Bardzo dużo się wtedy wydarzyło w mojej psychice, ponieważ zrozumiałem tak naprawdę ideę artystyczną tego, co tak naprawdę chcemy. Co ja filmowiec naprawdę chcę? Czy ja chcę robić tego typu filmy? Czy ja chcę być zależny od tego typu ludzi? Co ja tak naprawdę chcę zrobić? Ponieważ nie jest sztuką zrobienie filmu, żeby zrobić. Sztuką jest zrobienie filmu swojego albo na tyle oryginalnego, żeby można było po prostu coś przez to odnaleźć w sobie. No i spowodowało to, że wróciłem do swoich projektów i czas mojej niepracy się skończył. Ludzie zapomnieli o tym, jak ten film był źle postrzegany przez krytyków. I no, dzisiaj czasami ludzie przychodzą i mówią, widziałem ten film, bardzo fajny, dziękuję. To jest niesamowite, bo to jest dla mnie taką odległą przyszłością i będzie coraz bardziej odległą z roku na rok. Nie mogę sobie wyobrazić nawet, jak ci reżyserzy, taki Andrzej Wajda, potrafi wspominać film typu Popiół Diament, coś, co było nagrodzone tak dawno temu, a wciąż oddziałuje na widzu. Tak więc jestem gotowy, by robić swoje filmy. Mam w przygotowaniach parę projektów. A zamiana zawsze będzie moim pierwszym dzieciątkiem, które już będzie i z przyjemnością kiedyś powrócę do tego filmu, żeby sobie zobaczyć, jak to było, jak miałem 28 lat i zrobiłem swój pierwszy film fabularny. Tu mam zapytanie, kiedy przylecisz do Australii? I bardzo byśmy pragnęli, żebyś przyjechał ze swoim filmem Zamiana. Zrobilibyśmy pokaz tego filmu w konsulacie oraz w klubach polskich. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu odwiedzę Australię, jak będę miał trochę czasu. Zresztą, jak mówiłem, warto planować może pod koniec tego roku na święta, kiedy będzie cieplutko u Was. Przyjadę i będzie okazja może, żeby się spotkać, albo może poplunkać trochę na pianinie, bo trochę tęsknię za Waszą poezją. Sydneyowską. Ja też się trochę zmieniłem i może moja muzyka jest jeszcze bardziej dogłębna. Ale chcę powiedzieć, że Australia i Sydney jest mi bardzo bliskim miejscem i ludzie, których tam spotkałem, będzie mi bardzo miło Was wszystkich spotkać. Dziękuję za uwagę. Skromnie może na początek, ale to może
początek tej współpracy, Elu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich przyjaciół. Do zobaczenia. No w takim razie czekamy i postaramy się zorganizować jakiś wieczór poezji, żebyś mógł zaakompaniować na fortepianie i mamy nadzieję, że jednak pokażesz nam także swoje filmy. Do zobaczenia zatem w grudniu. Nie mają chwila na chleb, pracują jak przy trudzie wstać, powiedzmy, że się są. Małe miasteczko też czasem pada i woda ciepnie do buku. Stary znajomy szklarnie zakłada koszt. Kto się narodził dzisiaj, że święta jutro, zarada wszystko zupełnie jak mój. Małe miasteczko, co ludzie tacy, co marzą o wielkich cudach. W czasie wywiadu słuchaliśmy utworów fortepianowych w wykonaniu Konrada Aksinowicza, a na koniec piosenkę w jego wykonaniu. Były to Powroty, muzyka i tekst Zbigniewa Zamachowskiego. A słuchacie Państwo polskiej audycji w Radiu 2000 FM. Polish Radio 2000 FM, 28.5 FM. Czasem dostajemy propozycje od wykonawców, żeby zaprezentować ich twórczość w naszym radiu. Po kilku interesujących debiutach, dziś piosenkarka angielska, ale kochająca Polskę i marząca o koncertach w Polsce. Franka de Mille. Don't blame me, I haven't done anything wrong. Don't blame me. Just let them be happy. Cold.
Piosenkę So Long śpiewała młoda angielska piosenkarka. Dlaczego w naszej audycji? Bo kochająca bardzo Polskę. Ma nawet stronę internetową w języku polskim i była prezentowana już w wielu polskich radiach. Naliczyłam na internecie, że w kilkunastu radiach była prezentowana, miała swoje audycje. Jej piosenki z płyty Bridge Road spodobały się bardzo Polakom. Jako ciekawostkę dodam, że w nagraniu płyty wzięła udział polska wiolonczelistka i pianistka Dorota Gralewska z Warszawy. I druga ciekawostka, gra tam też Australijczyk Chris Stone, gra na gitarze akustycznej. Wspaniale gra. Dodam jeszcze, że rodzina Franki mieszka w Australii. Wszystkie utwory na wydanej właśnie płycie napisała Franka. Są jej kompozycje i jej teksty. Muzyka, którą tworzy, jest akustyczną muzyką alternatywną. Ma bardzo pozytywne recenzje na całym świecie. Oto cytaty z niektórych. Niebanalne melodie są bogato zinstrumentalizowane i co ważniejsze, ułożono je w nieprzypadkowej kolejności, dzięki której album ma dramaturgię. Żeby powstało coś wyjątkowego, potrzebne jest całe spektrum emocji, nie tylko ich wycinek. Franka obdarzona jest ciekawym głosem, z którego potrafi zrobić użytek, kreując intymną, bardzo kameralną atmosferę. Piosenki Franki DeMille mają tę dziwną właściwość, że chociaż brzmią smutno, to w zaskakujący sposób przeszywają człowieka na wskroś i na długo wdzierają się w podświadomość. To przede wszystkim zasługa tego niesamowitego klimatu, w którym utrzymana jest płyta. Jest w tej muzyce tajemniczość, pewnego rodzaju niedopowiedzenie, zagubiony rytm, a przede wszystkim głos Franki, przejmujący, głęboki, smutny. Przenosimy się w świat historii z życia wziętych. Te utwory mają coś, co magnetyzuje słuchacza. Na płycie każdy znajdzie coś, co go zachwyci i utwór, który bardzo mocno zapadnie w serce. Zwłaszcza gdy wczytamy się w przesłanie, jakie przekazuje nam w nich Franka oraz okoliczności ich powstania. Żadna z piosenek nie opowiada fikcyjnej historii. Wszystkie teksty są oparte na autentycznych przeżyciach piosenkarki. A najciekawsze są właśnie te historie, które pisze życie. Przy tym opowiedziany niskim, przejmującym głosem, pięknie interpretującym tekst. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Franki DeMille, która jest w języku polskim. Tam można się dowiedzieć, o czym opowiada każda z piosenek. Oto adres. Podaję tak, jak się pisze. www.frankademille.com. Na koniec piosenka Birds, poświęcona ojcu, który zmarł jej 2 lata temu. Oto co napisała o tej piosence. Żal jest czymś, czego doświadczamy i być może z czym się godzimy, ale z czego rzadko udaje się nam wyleczyć. O, lubię tam. Reflecting on the river.
Komunikaty lokalne. Komitet upamiętniający ofiary tragedii pod Smoleńskiem zaprasza serdecznie społeczność polonijną na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć polskiej delegacji państwowej w drodze do katyńskich mogił w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Uroczystość odbędzie się w pierwszą rocznicę tragedii w kościele Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej w Malająg w dniu 10 kwietnia, czyli jutro 2011 roku. Spotkanie z Agnieszką Perepeczko, autorką wielu książek, odbędzie się w Konsulacie Polskim w piątek 19 kwietnia o godzinie 19. Wstęp wolny. Teatr Fantazja zaprasza na sztukę Pawła Mostakowskiego Amerykański Wspólnik. W Klubie Polskim odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 19 i w Klubie Orła Białego w Canberrze 21 maja o godzinie 19. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję wspólną, którą poprowadzą Jaga Nasielska i Jolanta Szewczyk. Przypominam numer naszego telefonu, który będzie czynny od godziny 13 do 13.15. 97 15 54 11. Żegnają się z Państwem Jaga Nasielska, Piotr Kotarski i Ela Celejewska, która dzisiejszą audycję dla Państwa przygotowała. Na koniec jeszcze raz Beata Wald w nagraniu z koncertu. Jest to piosenka Natalii, piosenka Krzysztofa Klęczona poświęcona młodszej córce. Życzymy Państwu szczęśliwego weekendu, dobrego odpoczynku i do usłyszenia za tydzień. Beata Wald i Natalii. Dziękuję za telefon. Przepraszam Państwa, pomyliłam godzinę odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Marająg nie o 13, a o 18.30.